Znaczy akurat na odcinku testowym to musieliśmy dużo z zawieszeniem popracować, bo ustawienie, które mieliśmy, to dużo za twarde na taki odcinek. Moim zdaniem to jechaliśmy, żeby właśnie zawieszenie ustawić, a nie żeby wygrywać odcinek testowy. Myślę, że koledzy też podobnie do tego podchodzili. To, że wygrywaliśmy na początku, to okej, to znaczy, że jesteśmy w kontakcie, ale oczywiście 2 kilometry to nie cały rajd. No jasne, jesteś trochę wjeżdżony chyba w ten samochód, bo niedawno za tobą start we Włoszech, teraz tutaj znowu w Polsce, znowu asfalt, więc jak, czujesz się pewnie przed tym startem w Radzie Karkonoskim? Czy, okej, start we Włoszech był, ale bardzo wcześnie się zakończył, ponieważ elektronika nam padła przed, tak naprawdę tylko przejechaliśmy prolog. To tak naprawdę to będzie drugi rajd po Świdnickim. Jeszcze dużo muszę tego auta nauczyć się rozjeździć. Już znam auto, ale ma taki potencjał, którego jeszcze nie wykorzystuję. I do tego chcemy zdążyć, żeby wykorzystywać auto w 100%.